Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i pozdrawiam z sali widowiskowej Bliskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Rozpoczęliśmy marcowe przedsięwzięcia wystawą plenerową na Oleśnickim Rynku. Wystawa fotografii kariera Benedykta XVI. Macie Państwo okazję przez najbliższy miesiąc oglądać ją. Zapraszam wszystkich serdecznie. Natomiast ci, którzy chcą spędzić z nami czas tutaj w tym obiekcie i nie tylko, również w hali sportowej, zapraszam na mnóstwo przedsięwzięć. Już najbliższą sobotę spektakl kabaretu Ciach. 2 godziny. Ci, którzy nie mają biletów na 17, może jeszcze na 19 znajdą jakieś miejsce dla siebie. Następnie, ponieważ już tuż obchody Święta Kobiet, zapraszamy na koncert Kuby Badacha z zespołem 12 marca o godzinie 18:30 tutaj w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy obchodzić Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny. I następnym przedsięwzięciem, które przygotowaliśmy dla Państwa, to również ta wystawa, która tutaj w tle, wystawa fotografii Andrzeja Paluchiewicza, fotograf, a zarazem również działający w teatrze Jerzego Grotowskiego aktor. Myślę, że ta wystawa pełna ekspresji, pełna zadumy, również w marcu Państwu przypadnie do gustu. A zakończymy marzec muzyką irlandzką. Tu na sali widowiskowej wystąpi zespół taneczny. Korzystając z okazji, zapraszam wszystkich serdecznie, ponieważ już w sprzedaży są bilety w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 27 kwietnia o godzinie 19 odbędzie się koncert Hity Bufo w Oleśnicy. Wystąpi Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz oraz Janusz Stokłosa z zespołem. Zapraszam wszystkich serdecznie.